co nam Kara chciałaś powiedzieć? Chciałam powiedzieć, że nadal kocham prowadzić auto. Świetna zabawa. Można w 15 minut znaleźć się w innym świecie. Polecam. Jesteśmy w miejscowości Tahao, która jest wioską rybacką, słynącą z pysznych ryb, o czym się nie przekonamy. Idziemy zrobić sobie piknik i dzisiaj myślę, że powiem Wam trochę o różnorodności na Teneryfie, bo nie wiem, czy widzieliście, ale te krajobrazy były jak z innej planety. Krajobraz jest dość taki, powiedziałabym, idylliczny. Szczególnie zbliżając na te platformy, w sumie. Nie wolno dokarmiać zwierząt, ale słyszałam w ogóle, że firmy ze zwierzętami są znacznie bardziej lubiane. No. Piesku. No. Siema. Boże, jakie piękne. Bardzo ciekawa jest tutaj ta przyroda, aura, architektura, wszystko. Dużo osób w ogóle pytało, w jakiej części się zatrzymałyśmy, więc my jesteśmy na tak zwanej północy, mniej więcej po środku, w okolicach Los Realejos, Puerto de la Cruz, i tam też będziemy w najbliższych tygodniach, znaczy ja będę, bo moje dni tutaj są policzone. Natomiast wcześniej widzieliście, jak pojechałyśmy na zachód, jakby południowy zachód, tam jest już zupełnie inaczej. Tam jest tak pustynnie, bardzo turystycznie, tam nam się w ogóle nie podobało, więc tego nie polecamy. To są okolice Costa Adeje. Natomiast też oczywiście ten północny zachód, gdzie byłyśmy na wycieczce, chyba nie pokazywałam z tego żadnych materiałów. Tam jest bardzo fajnie, to jest bardzo piękna roślinność. Tam jest chyba ta miejscowość Maska, tak? Natomiast dzisiaj wybrałyśmy się na wschód, więc jest to teren, którego ja jeszcze nie widziałam. I tutaj jest totalnie jak z innej planety. Trochę czuję się jak w Gwiezdnych Wojnach. Jest dużo takich niesamowitych skał. I jeszcze ta właśnie taka aura pochmurna sprawia, że tu jest zupełnie inaczej jak gdziekolwiek wcześniej. Czy to w ogóle jest po polsku, co ja mówię? Mam wrażenie, że po prostu za dużo czasu spędziłaś ze mną. Próbuję opowiadać jak Robert Makłowicz, ale chyba ewidentnie nie jestem do tego stworzona. W każdym razie wniosek jest taki, że wyspa jest niesamowicie różnorodna. Bardzo chętnie zobaczyłabym jeszcze park w okolicach Teide, czyli najwyższej góry, bo tam jest co prawda bardzo zimno, ale tam jest jeszcze innego rodzaju roślinność, także może uda nam się tam wybrać w najbliższych dniach i chętnie Was tam zabiorę. No, upału nie ma, jest całkiem chłodno, ale i tak nie ma na co narzekać, także mam klapki. Więc no nie jest to zima i jest to wspaniały grudzień. W każdym razie zobaczymy, jak jeszcze się zmieni krajobraz dzisiaj, ale jedźcie z nami autem, oczywiście. Ale super auto. Choinka. Czym jest dla Was choinka? Jest i moja fura. Cześć piesku. Hej, mały. No chodź. Siemanko. Zobaczcie. Kolega. No, nie krępuj się. Bo Justyna właśnie zwróciła uwagę, że jest bardzo dużo wiatraków. Zastanawialiśmy się, na ile oni tutaj opierają swoją energetykę właśnie o energię odnawialne, w tym przypadku wiatrowe. I właśnie Ania przeczytała, że jest to jedno z najbardziej ekologicznych miejsc na świecie. Zakładam, że wynika to właśnie z tego, skąd nawigacja coś mówiła, ale jeszcze chyba jest okej. Okay. W każdym razie zakładam, że chodzi właśnie o to, że mają tę energię wiatrową, tak? Czy coś innego, Ania? Niestety doczytałam, bo internet się skończył. No więc po prostu my jesteśmy w eko-miejscu, miejmy nadzieję, że to nie są atrapy. Patrzcie, dokąd dojechałyśmy. Jesteśmy w Medano, wiosce surferów. Nieźle. Podziwiam ich. Jest lodowato.
I na koniec jeszcze na szczęście wyszło słoneczko. Wow, pięknie. Ogólnie Medano to jest bardzo fajne surferskie miasteczko i ja bym tutaj przyjechała tak w sezonie tydzień surfowania. Jest dużo przyjemnych knajpek, dosyć ciekawi ludzie. Myślę, że tutaj jest sporo turystów właśnie nastawionych na imprezę, dobre jedzenie, ale właśnie takie bardziej może hipstersko-surferskie klimacie, więc jeżeli to byli dla Was zachęcająco, to myślę, że to jest dobre miejsce. My wracamy do domu, a ja widzę się z Wami. Czekajcie, nie widzę się z Wami jutro, jutro jest podcast, widzę się z Wami pojutrze w kolejnym Vlogmasie. Pa!